Cześć, witam wszystkich z tej strony Rybka. No, u mnie, no mówię wam, nie mogę się patrzeć na te akwarium. Po prostu narobiłem sobie bigosu. No, ale powoli to zaczyna mijać. Wlałem, zrobiłem dwa razy podmiankę. Wlałem żywe bakterie kultury i postanowiłem, żeby sobie już samo dojrzewało. Także mam nadzieję, że do wtorku, środy dojdzie zbiornik do siebie. No niestety troszeczkę dostałem opiernicz od moich ryb, że im takie właśnie warunki stworzyłem. Nie, nie, to teraz żartuję, sami wiecie. No ale mam nadzieję, że to będzie wszystko ok. Słuchajcie, tu piszecie mi w komentarzach, że kolega mi napisał w komentarzu, ja mu tam odpisałem, ale staram się ci to teraz wytłumaczyć. Sorry, że kocą ci się same, raczej samiczki, kocą ci same samce. Słuchaj kolego, no co ja ci mogę na to poradzić, no nie pojadę do ciebie i no nie do, po prostu nic ci na to nie poradzę. To zależy od genów ryby, oczywiście samca, od genów samca, także jest z ludźmi tak samo, że niektórzy mają same córki, a niektórzy mają samych synów. To tak samo jest i u ryby. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. No ale też ci muszę powiedzieć, że to zależy od temperatury wody. Bo jak masz niższą temperaturę, to mogą być samce. Nie wiem, czy dobrze mówię, jeżeli źle, no to mi napiszecie. Ale jeżeli jest wyższa, mogą być samiczki. Młode oczywiście. No to tyle ci mogę powiedzieć. Tak samo co chodzi, wcześniej mówiłem o gupikach. No to słuchajcie, no różne samce są. Są samce bezpłodne. Wiecie sami, jakie są teraz gupiki. To jest rybka słaba, pokrzywdzona przez los. Tak, tak ja sądzę, bo kiedyś gupik to był gupik. Nie dość, że ładny i mnożył się na potęgę. I ryby były zdrowe. No co chodzi o tego gupika, to jeszcze raz powtarzam, no wymienić samca, może być samiec bezpłodny, może być samiec, tak jak mówiłem, stary, już mu się po prostu nie chce ganiać za samiczką, także wymienić samca i podwyższyć temperaturę i będzie dobrze. To także posłuchajcie się i zróbcie tak. Ja, bo ja wam na mój, jak ja miałem przykład, powiem. Mam tutaj mieczyki. No i prawie jeden samiec dorównuje. No nie całkiem, ale prawie dorównuje samcowi od Grzesia Ferchstyki, wielki samiec. Miałem ich dwa. Przepraszam bardzo. Miałem ich dwa. No i dorównuje prawie właśnie, co widziałem u Grzesia. No ale samice Grzesio ma potężne. To także nie mam co się przerównywać. Ja mam duże, ale on ma naprawdę już
tak jak powiedziałem, mutandy wcześniej. I słuchajcie, było tak. Cały czas byłem najarany na, jedną samiczkę. Była przepotężna, duża. No i myślę sobie, kiedy ona się okoci. Chciałem od niej młodych, na pewno dużo będzie miała. Ale niestety, tu nagle wyrasta jej miecz. No i słuchajcie, co z tego niby samca miałem pożytek. Taki miałem pożytek, to teraz pokazane jest, jak ten wielki samiec pływa. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, bo już mam kalną wodę. I taki pożytek miałem z tego samca, że po prostu tak, nie interesował się samiczką. Ganiał mi same samce, bił ich. No i tak parę dni, tydzień, dwa obserwuję, dzwonię do Grześka, do akwarystyki domowej, no i mówię, słuchaj Grześku, jest taka i taka sprawa, chłopaku, powiedz mi, co jest grane, nie? No a Grześ opowiedział mi krótko, nie? Eunuch, to już jest ryba niepożyteczna. No i po prostu oddałem tego samca i niech się tam ktoś nim ogląda sobie go i podziwia. Także po prostu nie interesował się ani samicą. W ogóle po prostu to jest tak, że myślał sobie, że to jest jego całe akwarium, całe jego terytorium. No i tak walczył, walił mi te właśnie samce, bił. No i po prostu oddałem i tyle. To była rybka już bezużyteczna dla mnie. Co z tego, że była ładna, duża, ale no po prostu bezużyteczna. Co chodzi właśnie, też czytałem komentarz, że nie ma prawa, że nie jest to możliwe, żeby Molinezja się zmieszała z mieczykiem. W pewnym sensie się zgadzam, ale nie w zupełności. Dlaczego? Już wam mówię. Jeżeli samiec, mieczyk zainteresuje się samicą, molinezją, to dojdzie do, jak to się mówi, zapłodnienia molinezji. Chociaż u mnie się tak nigdy nie zdarzyło, ale jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Dojdzie do zapłodnienia właśnie molinezji, ale jest to naprawdę niepolecane, niewskazane po prostu. Powiem wam dlaczego, już wam mówię. Rybki po prostu jak się wykoci, po prostu są bezpłodne, zniekształcone, no i sami wiecie, no beznadzieja i tak dalej. Kolei w następnym komentarzu czytałem od kolegi, raczej kolego nie zrozumiałem cię, bo tak niedokładnie napisałeś, konkurs się skończył i cóż dalej? Słuchaj, no cóż dalej? Po pierwsze, nagrody jeszcze nie zostały wszystkie przesłane. To jest raz. Drugi raz, ja nie decyduję sam, jak robimy konkurs to z Grześkiem z akwarystyki domowej. Słuchaj, jeżeli chcesz coś się dowiedzieć, napisz może do akwarystyki domowej, on ci odpisze. Ja po prostu nie będę odpisywał, nie będę decydował. Także za jakiś czas na pewno będzie jakiś konkurs, ale dopiero jak też chłop musi wszędzie porozsyłać te prezenty. Także tyle ci mogę powiedzieć. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć, to no cóż, filtr się sprawuje elegancko. No wiadomo, musi dojść to akwarium już do normalnego stanu. Już nic nie będę robił.
Zobaczymy do wtorku. Mam nadzieję, że jutro rano wstanę, to już będę widział troszeczkę poprawę. No, jeżeli nie, to we wtorek jeszcze zrobię małą podmiankę i niech sobie ona dojrzewa. Podejrzewam, że tu mam molinezję oliwkową kotną od Grześka. Także ją obserwuję cały czas. Jak tylko coś mi się nie będzie podobać, zaraz idzie do kotnika. A bardzo bym liczył. I mam nadzieję, że jest. Bo Grzesia w ogóle w akwarium tam miał tę molinezję i może tam została zapłodniona. Ja ją przywiozłem i jest strasznie gruba, także obserwuję ją. No, a bardzo bym się cieszył, bo naprawdę super rybka. No i tyle bym chciał na dzisiaj wam powiedzieć. Także męczy mnie ten właśnie akwarium. No, sam sobie to narobiłem, no nie pomyślałem. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystko na hura. No, ale już więcej tak robić na pewno nie będę. No ale mam nadzieję, że dojdzie do siebie i będzie wszystko elegancko, będzie super, czyściutka woda i tak dalej. No, no i czekam właśnie też na jakieś, żeby te czarne mieczyki zaczęły mi się kocić. No, ale tak jak mówiłem wcześniej, to bardziej liczę na Grześka samicę, bo i samca, bo one są starsze rybki, to może do tego prędzej dojdzie. No dobra, no jeszcze wam nagrywam, bo pomyślicie, że się rozpędziłem z tym nagrywaniem. No ale odpowiedziałem na wasze te komentarze, także jest możliwość, żeby molinezja się zmieszała z mieczykiem, ale to jest bardzo rzadkość i naprawdę niepolecane jest to, bo nic z tego nie wyjdzie. No po prostu będą pokrzywdzone bardzo przez los. Także pozdrawiam wszystkich. Do następnego filmiku. Cześć.